Można mieć wątpliwości różne co do elektryfikacji, co do pojazdów elektrycznych. Ja będę zawsze uparcie powtarzać, że każda taka zmiana to jest mniej trujących pyłów na naszych ulicach, to jest podniesienie standardu zdrowia i to jest większy komfort pasażerów. Bardzo, bardzo serdecznie dziękuję przy tej okazji panu ministrowi za wszelkie wsparcie, którego nam udzielał na różnych etapach pisania wniosków o dofinansowanie. To jest bardzo ważne, bo oczywiście samodzielnie nie bylibyśmy w stanie tak ogromnej inwestycji zrealizować. A panu prezesowi moje wielkie podziękowania za skuteczne pisanie tych wniosków i za bardzo ambitny plan, który nasza spółka sobie postawiła do roku 2025. Chcemy, żeby z ulic Świdnickich zniknęły już autobusy spalinowe, żebyśmy całkowicie przeszli na pojazdy elektryczne. Powiem tak, cieszymy się bardzo, że dopłynęliśmy do brzegu, ponieważ ta inwestycja z punktu widzenia MPK nie była łatwą inwestycją. Jest to naprawdę wymagające przedsięwzięcie, zarówno z punktu widzenia organizacyjnego, kadrowego, technicznego, administracyjnego, formalno-prawnego, jak również i finansowego. Udało nam się dopłynąć do tego brzegu i cieszymy się bardzo. Ta inwestycja to właśnie wiele nerwów było na etapie jej realizacji. Tych emocji mniej pozytywnych, bo trzeba było wiele rzeczy zrobić w krótkim okresie czasu, czując tą presję czasu. Ale na szczęście, jak widać, dopłynęliśmy szczęśliwie do brzegu. Dziś te emocje są całkowicie inne i z tego powodu bardzo się cieszymy. Ta inwestycja to 3 miliony ponad 300, to są środki wydane na całość realizacji tej inwestycji. 273 tysiące jest to dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, która stanowi 8% całości tej inwestycji. Ponadto ponad 820 tysięcy jest to pożyczka, którą otrzymaliśmy z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. Stanowi ona 25% całej kwoty realizacji inwestycji. Pozostałe 2/3, 67% jest to wkład własny naszej spółki. Dlatego też właśnie mówiłem, że to też ogromny trud pod względem finansowym, którego żeśmy się podjęli i bardzo się cieszymy, że jesteśmy w stanie dzisiaj tę inwestycję, można powiedzieć, oddać do użytkowania. I mamy nadzieję, że tak jak już pani prezydent powiedziała, jest to pewien etap, który, że tak powiem, kończymy, a przed nami ten drugi etap i za nami widać te kolejne 3 lata elektromobilności. Dla nas jest to rzeczywiście poważne przedsięwzięcie w postaci, a już zaczynamy je realizować, bo prace projektowe już się rozpoczęły, czyli budowę elektrowni OZE o mocy 2 MW. Dzięki temu będziemy chcieli zabezpieczyć własny prąd, darmowy w cudzysłowie, na właśnie ładowanie wszystkich naszych pojazdów. Nowość tego przedsięwzięcia to przede wszystkim instalacja typu microgrid off, czyli wyspowa, niezależna. Będziemy produkować prąd dokładnie pod własne potrzeby, czyli w potrzeby naszych autobusów elektrycznych. Chcę powiedzieć, że to jest historyczny dzień w rozwoju miasta Świdnicy. Przechodzimy na zeroemisyjny transport. Dzięki programowi Zielony Transport Publiczny, który miałem wielki zaszczyt i przyjemność współtworzyć w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, program z budżetem ponad 2 miliardów złotych, udało się zrealizować wiele dobrych inwestycji. To przede wszystkim zakontraktowane dokładnie 502 autobusy elektryczne i 117 autobusów wodorowych w całym kraju. Jak zobaczyłem, że Świdnica dzięki staraniom prezydenta miasta, Rady Miejskiej, ale także Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji podejmuje działania, aby sięgnąć po środki związane z przechodzeniem na zeroemisyjny transport, zrobiliśmy wspólnie wszystko, aby rzeczywiście tak się stało. Dzisiaj, proszę Państwa, Świdnica dysponuje 20 najnowszymi autobusami elektrycznymi, łącznie jeszcze z programu Gepard 2 autobusy
z 2019 roku i Zielony Transport Publiczny, 18 autobusów. Czekamy na kolejne trzecie rozstrzygnięcie trzeciej edycji programu Zielony Transport Publiczny, gdzie również Świdnica aplikowała o kolejne środki. Łącznie, jak policzyłem, była to dotacja i niskooprocentowana pożyczka zarówno w programie Gepard, jak i program Zielony Transport Publiczny, 52,5 miliona złotych. Ja wiem, że pożyczkę trzeba zwrócić, ale ona jest niskooprocentowana, a dodatkowo oszczędności są bardzo wymierne, bo są to autobusy niezwykle efektywne energetycznie i przede wszystkim oszczędzają nasze środowisko, są przyjazne dla środowiska. Proszę Państwa, chciałbym pogratulować, ale także powiedzieć, że kolejne działania polskiego rządu zmierzające do elektryfikacji transportu, szczególnie transportu publicznego, tak abyśmy wyeliminowali niską emisję w transporcie zbiorowym, będą podejmowane i tutaj jesteśmy absolutnie zgodni z władzami miasta Świdnica i czy też innych miast na Dolnym Śląsku i w całej Polsce. Chcemy, aby transport publiczny był przyjazny dla środowiska, bezpieczny dla użytkowników, efektywny energetycznie. Będziemy wspierać tego typu działania. Drodzy Państwo, jak wszyscy wiemy, równolegle z tego programu zostały zakupione, czy w tej chwili jesteśmy w trakcie realizacji, autobusy elektryczne autobusy z napędem wodorowym dla Wałbrzycha, 20 autobusów, łącznie dla Wałbrzycha dotacja plus niskooprocentowana pożyczka 65 milionów złotych i tam powstaje już, można powiedzieć, nowa generacja transportu elektrycznego, bo transport wodorowy to też transport, który generuje energię elektryczną w specjalnych urządzeniach, w takich autobusach. Wierzę w to, że kolejna tura zmiany transportu na zeroemisyjny w Świdnicy również sięgnie po transport, po technologie wodorowe. I chciałem bardzo serdecznie podziękować Pani Prezydent, całej Radzie Miejskiej, Państwu Radnym za to, że też głosują za tymi rozwiązaniami, które umożliwiają realizację priorytetowych programów rządu Pana Premiera Mateusza Morawieckiego, rządu Prawa i Sprawiedliwości. Proszę Państwa, tak podejmując współpracę, nie zawsze może zgadzamy się w kwestiach światopoglądowych, ale współpraca rządu i samorządu przynosi najlepsze rezultaty dla mieszkańców Polski, w tym przypadku dla pięknego miasta Świdnicy, stolicy powiatu świdnickiego. Życzę wszystkim użytkownikom, zarówno kierowcom, przeszkoliliśmy około 30 osób, które będą użytkować autobusy, pantografy, ładowarki elektryczne, ale przede wszystkim pasażerom, mieszkańcom Świdnicy i powiatu świdnickiego, którzy będą korzystać z tych środków transportu. Oddychajmy pełną piersią, bo od dzisiaj powietrze w Świdnicy będzie bardziej czyste. Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo.